Buongiorno, czy buonasera amici sportivi. Poniedziałek, 22 stycznia 2024 roku. Dobry wieczór. No coś tutaj się poprzekładało. Nie, nie zaspałem, jak sugerują to na czacie co po niektórzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie mogłem dzisiaj dołączyć rano i moim pierwszym planem było dołączenie czy zorganizowanie przeglądu poranka z włoską prasą jutro rano. I ten plan pozostaje w mocy, ponieważ jutro rano wierzę, że będziemy mieli o czym dyskutować. W końcu Inter gra z Napoli, w końcu rozstrzygną się losy Super Pucharu Włoch w tym sezonie, więc pierwszego, bądź co, bądź trofeum, więc na pewno będzie dużo ciekawych treści we włoskiej prasie sportowej. Ale ponieważ miałem okazję spotkać się tego wieczora, jako takie, Powiedzmy, antipasto, jakby powiedzieli Włosi, jako przystawka do Super Pucharu Włoch, meczu, finału o Super Puchar Włoch. No to czemu nie? Zajrzyjmy do włoskich dzienników sportowych. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kto normalny w ogóle pije espresso o tej porze, no ale symbol pozostaje symbolem. Żółta filiżanka obecna, w związku z tym nie polecam, chyba że ktoś dzisiaj pracuje na nockę, to przede wszystkim współczuję, a wówczas to mogę polecić. Natomiast amici sportivi, kogo witam, kogo goszczę, kto jest. Ze mną tego wieczora już kilkadziesiąt osób i oczekujący przed liveem innymi Bartłomiej Milczarek. Pierwszy raz live zamiast powtórki. Witam serdecznie. Kłaniam się w pas. Pozdrawiam. Mateusz Białek. To właśnie on mnie posądza, że zaspałem po ciężkiej imprezie. No, wczoraj mogłem imprezować z uwagi na sorpasso Juventusu, ale było spokojniutko. Jest Mateusz Kupś. Pozdrowienia. Jest Mariusz Bojarowski, jest Juventus 196, jest Cinol, jest MZ Inter. No właśnie, dołączyłeś i Ty na żywo. Witam cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, jest piero. Są też inni. Krzysztof Kowalewski, jest Łukasz Dębski. Witam was bardzo, bardzo, bardzo gorąco, bardzo piłkarsko. Dzisiaj pomówimy o kilku istotnych tematach. Po pierwsze, Juventus wyprzedza w inter w tabeli, ale czy na długo chciałbym poznać wasze zdanie? Oczywiście Finalissima, o której piszą Włosi, czyli Inter kontra Napoli, Napoli. Kontra Inter, już od 20.00 na Polsacie oglądamy ten meczek i e, czy kibicujemy, to zależy od Was, na pewno oglądamy z ciekawością. No i to, co wydarzyło się w Udine, między innymi, i o to pytam w rubryce Domanda del Giorno o to, czy stadion w Udine, stadion Udineze powinien zostać zamknięty? I nie bez powodu zadaję to pytanie, ponieważ okazuje się, że spojrzenie również we Włoszech na tenże problem jest trochę różne. W związku z tym byłem ciekawy Waszego zdania i sięgnąłem do wyników naszej ankiety podczas tego. Przeglądu. No i oczywiście Szymon Żurkowski z trzema bramkami. Szymon Żurkowski, który w drugim swoim meczu po powrocie do Empoli już zdążył zostać najlepszym strzelcem tego klubu w tym sezonie, jakkolwiek to brzmi. O tym wszystkim dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, zapraszam do pacznięcia lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki serdeczne za pozostanie ze mną do samego końca. No i cóż, zacznijmy od Primopiano. Oczywiście będę co jakiś czas zerkał na czat, żeby zobaczyć, co tam się się dzieje, o co tam się sprzeczacie, co podnosicie, jakie macie opinie na temat tego, co znajdziemy dzisiaj m.in. w gazecie Delosport, bo dzisiaj e, otwieramy właśnie różowy e, różowy język, różowy dziennik, nie padło to, co usłyszeliście przed chwilą, oraz Korierę Dello Sport w wydaniu ogólnokrajowym. Do tych dwóch gazet zdążymy zajrzeć, zanim wybije gong, zanim wybrzmi gwizdek w Riadzie. Primo piano, bardzo proszę. Gdzie mam Primo piano? Tu mam Primo piano. 22 stycznia. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista. O czym dzisiaj? Tutto Sport z tytułem A teraz wygoncie nas. Zdaje się mówić do Interu Juventus. I Duszan Wlachowicz, który, jak pisze turyński dziennik Non si ferma piu, już się nie zatrzymuje. Kolejny dublet Serba. Oprócz tego problemy Torino z Radoniczem, który nie chce dać się pozbyć to w ogóle jakaś absurdalna historia. A także o wydarzeniach w Udine podczas meczu z Milanem oraz zapowiedź dzisiejszego finału o Super Puchar Włoch. Inter po historię, ale Mazari chce zaskoczyć. Pytanie, czy zdoła zaskoczyć Nerad Corriere dello Sport, Wlajuwicz, no właśnie, w Prymacie Juventusu, jak pisze ten dziennik w Serie A, jest coraz więcej duszana na Wlachowicza. Oprócz tego, Mike Menion z pretensjami do włoskiego systemu piłkarskiego w związku z rasistowskimi obelgami w meczu z Udinese oraz super wieczór Kwary oraz Lautaro. To już za chwilę, już za momencik. Gazzetta dello Sport testa ale Baccio bacio to po włosku pocałunek. Na okładce, jak widzicie, wysyłający pocałunek Duszan Wlachowicz, ale Testa Albaccio, to dosłownie i właściwie szczyt, że palce lizać. Szczyt tabeli rzecz jasna, wyjaśnijmy to od razu. Show Wlachowicza. Juventus wyprzedza inter na okładce wrze również od słów Majka menią, jeśli nikt nie zrobi czegoś konkretnie z problemem rasizmu, wszyscy będą współwinni tego, co się we Włoszech dzieje. No a do tego zapowiedź oczywiście finału Napoli-Inter. I na koniec dziennik iloromanista, dzisiaj o Pellegrinim zjednoczonym z Daniele De Rossim. Kapitan jest punktem wyjścia do walki w dalszej części sezonu. José Mourinho pojawia się w Barcelonie, ale to niekoniecznie ma związek z jego zatrudnieniem w tym klubie. Zresztą o przyszłości Mourinho dzisiaj pisze, gazeta i Corriere nawiążemy do tego. No a kto nie wiedział, to Roma w tę środę gra Towarzyskie spotkanie z zespołem Al-Shabaab w Riyadzie. Uwaga, nie wszyscy o tym wiedzieli. No, to już wszyscy wiedzą, ale nie wszyscy. No, omen, piłkarze zagrają w tym meczu. Pod znakiem zapytania jest m.in. występ Paulo Dybali. To by było primopiano, Amici Sportivi, co Wy na to? Oczywiście Duszan Wlachowicz, bohaterem okładek. Spodziewałem się, a w zasadzie miałem nadzieję, że Szymon Żurkowski gdzieś tam, chociaż w małym kwadraciku się pojawi. No niestety nie, chociaż ma swoje należne sobie miejsce we włoskiej prasie sportowej dzisiaj, zarówno w gazecie, jak i w korierę, wrzuciłem. Zresztą fragment tego poranka na Twitter. Kto ma ochotę mnie śledzić, serdecznie do tego zapraszam. Drodzy Amici Sportivi, no to co? Zaglądamy najpierw do gazety Dello Sport, od niej za Zaczniemy nasz przegląd dzisiejszy, włoski, włoskiej prasy sportowej. Tylko pozwólcie, że ogarnę tutaj technikalia, które mam do ogarnięcia. W tak zwanym międzyczasie powiem Wam jedną rzecz, którą Wam jestem dłużny w następny poniedziałek. Spotykamy się z Wami razem z Hubertem Czemierowskim na live'ie skupionym na Calcio Mercato. To znaczy spotkamy się z Wami prawdopodobnie o 18.30, żeby podsumować, choć do końca zimowego Mercato będzie jeszcze kilka dni, bo 1 lutego o 20:00 kończy się zimowe Mercato we Włoszech, to my z Hubertem zechcemy razem z Wami podsumować to, co wydarzy się do tej pory, do poniedziałkowego wieczoru właśnie na rynku transferowym, tym zimowym w serię A podsumujemy to, co zadział się do tej pory w różnych drużynach Ligi Włoskiej, ale też podzielimy się własną opinią na ten temat. No to jesteśmy. Jesteśmy już z gazetą Dello Sport otwieramy dzisiejsze wydanie. Oczywiście okładkę już znamy, okładkę widzieliśmy. Wydanie zaczyna się od rozprawki na temat sorpasa Wlachowicz, czyli Wlachowicz wyprzedza, Wlachowicz wyprzedza Inter, no i od tego tematu sobie moi drodzy, zaczniemy. Duszan fenomenalny, zresztą można było się spodziewać, że dużo pochwał pod adresem Serba wyczytamy w dzisiejszej włoskiej prasie, ale nie dajcie się zwieść z uwagi na to, że sporo też dobrych słów pod adresem lecze, które wytrzymało godzinę pod naporem Juventusu. Czy ten napór był jakościowy, czy mniej, każdy z perspektywy widza pewnie oceniał tę sytuację. Natomiast dzisiaj, lecz zresztą Roberto Daversa tak samo ocenił swoich podopiecznych. Trzymało się, przeszkadzało. Juventus nie potrafił nadgryźć gospodarzy, bo grał na wyjeździe tym razem. No ale w końcu się udało. Jak puściło, to puściło. Fenomenalny mecz wessona McKeniego, któremu Duszan Vlachowicz ukradł gola. No i o tym przypadku też pomówimy. Natomiast Vlachowicz, który cieszy się z dubletu, Vlachowicz, który był w, przez niektórych oskarżany o faul, nie, to Bremer, przepraszam, był oskarżany na faul za faul na Almkwiście. Natomiast dzisiaj zgodnie dzienniki oceniają, że tam było popchnięcie, natomiast w momencie, kiedy Bremer dopadł już piłki i słusznie e, żadnego faulu sędzia nie odgwizdał. Zresztą sędzia do Werii oceniony na szóstkę, więc powiedzmy taka nota wyjściowa bez jakichś błędów, bez jakichś super e, prestacjone, jakby powiedzieli Włosi, ale całkiem w porządku. E, altro che cortomuzo, czyli no jakie cortomuzo, to nie było cortomuzo, to było 3 do 0, choć zapowiadało się, że będzie albo nudne 0 do 0, albo jakieś wymęczone 1 do 0, ale dał o sobie znać Ilgis, dał o sobie znać McKenney, oczywiście Duszan Wlachowicz, ale też Weston McKenney. Bianconeri odnotowują piąty sukces z rzędu, tymczasem Lecce naprawdę pogrąża się coraz to w mniej ciekawej sytuacji. Natomiast trzy asysty Westona McKinniego to coś, na co zwraca uwagę dzisiaj Gazeta dello Sport i ogólnie narracja dzisiaj jest pochwalna, jak możecie sobie wyobrazić w kierunku, czy pod adresem Juventusu, podobnie Andrea Cambiazo pochwalony bardzo, ponieważ to człowiek asysta, przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie trzy lata, uwaga, już dziesięć asyst w Serie A, co jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza w kontekście piłkarzy z jego rocznika. Jest jedynym obrońcą, urodzonym po pierwszym stycznia 98 roku, a on jest klasę Duemila, czyli z 2000 roku, w każdym razie, jedynym obrońcą urodzonym po 1 stycznia 98 roku, który biorąc pod uwagę ostatnie trzy sezony zaliczył już dwucyfrową liczbę asyst, czyli od sezonu 2021-2022. No i takie statystyki indywidualne są tutaj przetaczane przez Gazetę dello Sport. Spójrzmy na noty lecze na 5, Juventus na 7, Fabiana de La Valle, redaktorka, którą znamy już z nazwiska, myślę, że wystarczająco dobrze rozdaje dzisiaj noty. No i lecze ocenione właśnie jako zespół, który dobrze radził sobie z Juventus. Z wicie, kapolistą powiedzielibyśmy, czyli wiceliderem, do momentu, kiedy Duszan Wlachowicz uderzył po raz pierwszy. Zresztą ładne bramki. Krstowicz il miliore, 6,5, Jondre z piątką najsłabszy i ogólnie 5, 5,5, szóstki to noty, które zauważymy w ekipie gospodarzy, natomiast Juventus na siódemkę, Allegri, który dobrze przeczytał grę, nie był obecny Kieza, nie był obecny Rabiot, 3, 5, 2 po raz kolejny się sprawdziło, natomiast gazety zastanawiają się, co z tym 3, 5, 2 i obecnością Kiezy zrobi Massimiliano Allegri, aczkolwiek wszyscy też mają nadzieję, że znajdzie dla niego właściwą rolę w tym systemie, w którym to bardzo dobrze prezentuje. Zaprezentują się e, chociażby Duszan Wlachowicz i Kenan Ildis. Wlachowicz ósemka, dalla do pietal sassuolo, a Aquella di Lecce, czyli od dubletu do dubletu, od Sassuolo e, po bardzo chwalony serb. Miretti z piątką, il Peggiore to chyba widzieliśmy, jeżeli oglądaliście ten mecz. I Allegri chwalony, Allegri z notą siedem, za to, że faktycznie słusznie zdjął Miretti'ego, żeby wprowadzić kambiazo i e, ustawić go na pozycji medzali, czyli półśrodkowego. Czy pół skrzydłowego w zasadzie. Od tej strony powinniśmy wyjść. 6,5 dla Szczęsnego, zwłaszcza za finał. 6,5 dla Bremera, mimo gola, ale to było 6,5. Tak czy inaczej, gol przedniej urody również. Kambiazo 7, McKenzie 7, 6.5 dla Lokatellego i Ildiza oraz Ilinga Juniora, który wszedł w drugiej połowie. Arkadiusz Milik z szóstką. Arkadiusz Milik skomentowany jego występ został po raz kolejny, że on nie był najpiękniejszy, nie miał gola po raz kolejny, ale wszedł po to, żeby pomóc w organizacji gry Bianconerim, tym, którzy zostali na Murawie, no i pomógł swoją fizycznością, a także pomógł przy kontratakach, które jeszcze Juventus wyprowadza. No więc w porządku, tak ocenia go Gazeta dello Sport. Ten artykuł chyba nas nie dziwi, do amici. Ciclone Duszan, czyli huragan serbski Duszana Wlachowicza. oczywiście w rubryce Il Protagonista, znamy tę rubrykę, rubrykę w Gazecie dello Sport, tutaj trafiają bohaterowie, bohaterowie wieczora, bądź dnia poprzedniego, tym razem Włachowicz, który udzielił oczywiście wywiadu Dazon i Sky Sports, powiedział oczywiście: cieszę się z goli, ale to praca drużyny i tak dalej, i tak dalej. Tych powiedzmy kurtuazji nie będziemy tutaj rozpracowywać na części pierwsze. No, Dawersa też chwalił swoich, ale powiedział: Abbiamo retto unora. Wytrzymaliśmy godzinę. On też powiedział, że leczę wyjdzie z tego kryzysu. Natomiast rzeczywiście w starciu z Juventusem, cóż, po prostu Bianconeri byli zbyt silni. Allegri odniósł trzy. Setne zwycięstwo jako trener. Po raz pierwszy chyba, przynajmniej od długiego czasu, na pytanie o Scudetto odpowiedział inaczej niż do tej pory. To znaczy, nie, że naszym celem jest top 4, nie liczył punktów do miejsca piątego, ale powiedział, jak widzicie per la Juve, nulla è impossibile. Dla Juventusu nic nie jest niemożliwe. Nic też nie powinno być niemożliwe, jak zaznaczył. To znaczy, w Juventusie musimy wierzyć w różne rzeczy, nawet niemożliwe scenariusze. Aczkolwiek, jeżeli ktoś inny zdobędzie Scudetto, bo będzie przed nami, to tylko pochwalimy i Złożymy gratulacje. W taki sposób powiedział, ale już jakieś tam przecieki, już ta tkanina przecieka tymi emocjami, które prawdopodobnie buzują też w Massimiliano Allegri. 56-latek, który ma na koncie 6 Scudetti, 4 coppa Italia, i 3 Supercoppe, w tym momencie jest w klasyfikacji i più czyli tych najbardziej utytułowanych w Serie A, na miejscu trzecim, ale to już za chwilę się zmieni z uwagi na to, że ma 300 zwycięstw, jak widzicie Nerolocco, legenda. Serie A. Ma tych zwycięstw 302 w 747 meczach w Serie A. Allegri ma niecałe 500 na koncie, jeszcze 9 i będzie miał taki jubileusz okrągły 500 ławek trenerskich, czy 500 meczów, oczywiście w serii A, Giovanni Trapattoni na razie e, czy niedoścignionym póki co tak, ale Allegri ma szansę jeszcze go dogonić 352, czyli 52 zwycięstwa potrzebuje, do tego no potrzebowałby dwóch sezonów z których większość meczów by wygrał, więc to jest misja naprawdę trudna do osiągnięcia zwłaszcza, że dosyć często ostatnio pisze się o tym, że przyszłość Allegriego nie jest taka pewna w Juventusie e, tylko albo on poprosi o odejście po tym sezonie, albo Juventus zmieni trenera e, w każdym razie, no, na razie to są dywagacje, ale tak obserwuję je dosyć regularnie z tych napływających z Włoch. Zobaczymy. Andrea Bardzali był obrońca Juventusu, pochwalił Ildiza. Bremer już z 17 bramkami od momentu, w którym zadebiutował w Serie A od sezonu 2019 20 więc też te statystyki się przewijają. A następnie rubryka poświęcona Westonowi McKeniemu. Ten przeklęty. Brak goli, la maledizione del gol, przekleństwo goli, już prawie zdobył bramkę. Gazeta, w ogóle nie analizowałem tego dokładnie, być może wy waszym uważnym okiem to zrobiliście. Gazeta, pan Marko Guidi, Guidi pisze, że gdyby tam Wlachowicz nie zjął tego strzału, to ta piłka i tak wylądowałaby w siatce. Więc rzeczywiście DV, nowe. Li Ruba kradnie mu gola na 2 do 0, Amerykanin zostaje na sucho, na 0, ale też ma liczby, którymi może się pochwalić, to znaczy 13 bramek w ogóle w koszulce Juventusu, 23 miliony to kwota, którą Juventus zapłacił pomiędzy wypożyczeniem a wykupem za Amerykanina, no i 49 występów w reprezentacji. Więcej uwagi zwrócono na to, to, po to te po prawej to liczby z meczu z Lecce, czyli 43 kontakty z piłką trzy strzały w światło bramki, dziewięć wygranych pojedynków i dziewiętnaście udanych podań, kluczowych takich bardzo potrzebnych, czy jak się mówi, użytecznych podań w tym meczu. Więcej narracji, więcej w ogóle uwagi skupia się na tym, że McKinney przecież był na wylocie z Juventusu, był jednym z tych ezuberich, jak mówią Włosi, czyli tych, którzy byli wyrzutkami, których Cristiano Giuntoli miał pozbyć się z obozu Bianconeri, tym samym, no Bardziej spektakularny wydaje się i robiący wrażenie jego powrót, jego odrodzenie, jego zmartwychwstanie piłkarskie. No i dzisiaj o tym właśnie Marco Guidi nam um, napisał. Nie mogło więc zabraknąć artykułu o Uno Scudetto perdue Due, Scudetto dla obu, w niedzielę. Jeżeli Juventus wygra z Empoli, bo Juventus gra przed Interem, dopiero później, wieczorem, Fiorentina podejmie Inter. Jeżeli Juventus wygra z Empoli, to Nerazzurri podejdą do swojego meczu, mając cztery punkty straty do Juventusu. Oczywiście, grzmimy jak z ambony i mówimy, Inter odrabia swój mecz zaległy za Atalantą za 28 lutego, więc tam wszystko może się jeszcze wyróżnić. Juventus może po drodze stracić punkty, ale na razie gazetta pokazuje tę presję, której spodziewaliśmy się, że będziemy świadkami, jeżeli Juventus zlecze wygra. Widać też było to w emocjach Massimiliano Allegri'ego, że on do, tak do tego spokojnie meczu nie podchodzi. On wiedział, że tę szansę trzeba wykorzystać, bo nawet jeżeli matematycznie rzeczywiście przy nazwie Inter widnieje o jeden mecz rozegrany mniej, to zawsze z inną presją się gra. Dość powiedzieć, że zobaczcie, co się stało w meczu Udinezem Milan, w momencie, kiedy mecz został przerwany. Oczywiście zupełnie o inne okoliczności chodziło, ale czasami ten czynnik psychologiczny, zewnętrzny albo wewnętrzno-zewnętrzny potrafi rozbroić czy ten ładunek uwagi, koncentracji, doprowadzając do różnych rozstrzygnięć w, na korzyść jednej ze stron. Tak czy inaczej, tutaj o e, walce oczywiście Juventusu z Interem, Interu z Juventusem. No i ten mecz 4 lutego, godzina 20.45. Komentarz na żywo ze stadionu Eleven Sports. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście studio przed tym meczem to będzie, no taka trochę finalissima. Aczkolwiek dzisiaj myślałem nad tym meczem, nie wiem jakie macie zdanie, ale coś mam czutkę, że to będzie wciąż remis. Dużo się mówi o tym, że to będzie rozstrzygający pojedynek, losy Skudet. To, że od tej tego momentu jedna z drużyn po prostu pojedzie dalej, Dalej, a druga będzie wąchała spaliny. Mam jednak wrażenie, że to może być duża chmura, fajne, emocjonujące spotkanie, ale jakieś jeden do jednego, dwa do dwóch. No ale kto wie, to moje myśli i czucie na 22 stycznia coraz bliżej. No to mamy jeszcze tydzień i cztery, no niecałe dwa tygodnie. Czy od wczoraj byłyby dwa tygodnie do tego meczu, więc zobaczymy. Derby d'Italia zawsze na propsie. Super finale to dzisiejszy mecz. Mamy 40 minut do pierwszego gwizdka w finale Super Pucharu Włoch. Ale zanim o tym meczu, no to amici sportivi jest nas ponad setka. Like, subskrypcja, komentarz po obejrzeniu tego filmu, bardzo dziękuję. Zaglądam na czat, a tam roi się od komentarzy, no to zaglądam o czym, że piszecie. Oprócz tego, że witacie się z, ze mną ze z sobą nawzajem. No dobrze. Łukasz Chatka, z perspektywy kibica Juve w meczu Internapoli nie ma komu kibicować? Kalcio kibicujemy, kibicujemy emocją, panie Łukaszu. Mikołaj, witam Marcinie. Pierwszy raz na live, akurat po zdanym kolosie. Gratuluję z danego kolosa. Ojejku, ja już nie pamiętam tych czasów, ale wiem, że też były emocje. To jakieś piwko trzeba otworzyć pewnie z tego, z tej okazji do, do meczyku. Grzesiek Nowrowski pisze: broniłem nieraz Wlachowicza, no i chyba wraca do formy. Ostatnie kilka meczów, tak jak Nowonarodzony. Słuchajcie, na naszej zamkniętej grupie messengerowej dla uczestników gry Calcio Fantasy. Ktoś rzucił bardzo fajny tekst w momencie, kiedy Sasuolo w Duszan Wlachowicz zdobył dublet i ktoś powiedział, no dobra, ciekawe ile wytrzymamy tej wiary we bo ktoś rzucił go na kapitanie, swoją drogą ja go też miałem na kapitanie w tej kolejce i ktoś rzucił tekst, nim, trz, nim kurt, trzykrotnie zapieje, ty się dwa razy Duszana, czy tam odwrotnie, dwa razy zapieje, to ty się Duszana trzy razy wyprzesz. No i kto wierzył we Wlachowicza, ten się nie zawiódł w ten weekend, więc ja też się cieszę z punktów, Bremera miałem w podstawie, ale kogo? Soule, miałem na ławce rezerwowych, a lepszą robotę niż Nandes z by mi zrobił. Kogo witam, kogo goszczę, haj powóz Maxa, ruszył i ciśnie elegancko pisze Robert Drul, Żurek Sztosik, za chwilę o, właśnie, o Szymonie Żurkowskim też porozmawiamy, bo on też ma stronę w gazecie Delo Sport, Łukasz pisze, czy Wlacho ukradł, takie pół na pół w mojej opinii, zachował się jak na napastnika przystało, dołożył nogę i dobił piłkę. Kalciatori Brutti, kojarzycie ten profil na Facebooku być może? Umieścił, umieścił zdjęcie Filippo Inzagiego, który cieszy się ze zdobycia bramki, to był taki łowca bramek, franek łowca bramek, tylko że oni to ustawiają w takim kontekście memicznym, czyli już mam zagadać do dziewczyny, a wtedy wchodzi Duszan i właśnie, i zachowuje się jak Filippo Inzaghi. Tiago giallo no właśnie, pisze X, dzisiaj wylądował, zresztą chyba jest jakiś, nie wiem czy w Corriere dello Sport, czy w gazecie artykuł, czy w wzmianka na ten temat, Buonasera Amici pisze Bartas, Marcin Sobieraj-Siemka, Martinez Sorki za spóźnienie, co to to co dzisiaj kolejny puchar do gabloty, no Inter ma szansę zgarnąć trzeci z rzędu, ósmy w sumie, to byłoby nie lada osiągnięcie, Martyna Tarka, pozdrowienia, Wojciech Połubiński, Miretti to jest il niemal co mecz, zastanawiam się nad przypadkiem Mirettiego, tak nawiązując do tego komentarza, bo być może go źle oceniamy, być może to, to lawo rozporko, które robi ta brudna robota, jest cenna do pewnego momentu i wówczas to nie powinniśmy tak go krytykować, ale kiedyś muszę go po prostu wziąć bardziej celowo pod lupę, żeby przyjrzeć się jemu, ponieważ przyznaję, kiedy oglądam mecze Juventusu, nie jest on pierwszym zawodnikiem, na którego analitycznie zwracam uwagę. Spiritu Solo pisze, czy Allegri uważa, że skudet to jest czymś niemożliwym dla Juve? No właśnie, słuszne pytanie w tym kontekście, o którym wspominaliśmy. No i wszystkie prośby łapki w górę, bardzo dziękuję za poparcie pod tym, w tym temacie. A myśli Sportivi, no to super finale. Kogo typujecie? Pamiętam, robiliśmy domandę del giorno, większość za Interem. Zresztą zaraz w tak zwanym międzyczasie spojrzę, jak ta ankieta przedstawia się w tym momencie. Przed samym meczem. Abstrahując od wyników dzisiejszej ankiety, no to na kogo? 79% dla Interu, 21% dla Napoli. Więc tak dosyć istotnie. Niczym posiadanie piłki w meczu yy, Empoli. Monza, tam też takie było. Ale zobaczymy. No dobrze, to wracamy do włoskiej prasy. Moi drodzy, oto super finale. Inter luksusowy w wersji luksusowej Napoli. Odpalone na nowo. Mazzari chce zaskoczyć. Pamiętacie to stwierdzenie? No i pytanie, czy zaskoczy? Bo z jednej strony powiedzielibyśmy absolutnie faworytem Inter. Faworytem Inter, który występuje na galo galowo poza Bastoni. On tam jakieś risentimento. Stety, niestety, niestety dla Interu, stety dla Napoli. I ma zastąpić go De Frey. Chociaż zerknijmy na Kozin no właśnie, mamy Acerbi, The Fray. Pawar, Pawar chwalony, zresztą też w dzisiejszym wydaniu. Sommer oczywiście w bramce. Dzisiaj Bastoni niestety nie zagra. Zobaczmy, kto, kto w drugiej linii od prawej strony. Darmian, Barella, Cialano, Glum, Kitarian oraz Di Marco. Lautaro i Tiurame w ofensywie w pierwszym składzie. Gollini w bramce, Napoli w obronie. Di Lorenzo, Rachmani, Żuan, Jezus. Macoki, Lobotka, Kajustę, Mario Rui. Nie ma Piotra Zielińskiego, za chwilę o tym powiemy. Politano, Simeone i Kwarac w ataku. Nie ma Piotra Zielińskiego, Walter Mazzari pytany o zdrowie Polaka. Powiedział, że Zieliński z fizycznego punktu widzenia już się czuje dobrze, ale Kajustę również. I on postawi na Kajustę, zobaczymy, co z Zielińskim. Musi sprawdzić, ile minut da radę Polak wytrzymać, chociaż wokół tego narosło sporo kontrowersji. Oczywiście teorii, jakoby Zieliński miał być powoli odsuwany od składu i trochę karany w cudzysłowie za to, że nie chce przedłużyć kontraktu z Napoli. Czy tak jest? Trochę mi się nie wydaje, natomiast zobaczymy. Ten mecz również nam odpowie na to pytanie, bo jeżeli Walter Mazzari, Mówi, że zieliński fizycznie działa i jest ok, czuje się dobrze, jest w formie. No to zobaczymy, czy to znajdzie odzwierciedlenie w jego decyzjach w trakcie tego spotkania i w jaki sposób daną, da nam to pewnie e, ogląd na całą sprawę. Tutto Ezaurito, dzisiaj prawie 21 tysięcy na stadionie, na trybunie, między innymi Luciano Spaletti, który jest w Riadzie, a także e, fantastyczna, nie wiem, ósemka, dziewiątka, dziesiątka z 2006 roku, kampioni, kampioni del Mondo, m.in. Del Piero Materazzi, Cannavaro, Toni, Zambrotta, Vieri, jest Ferrara, są oprócz tego Candela, jest Brocchi, są Ludzie, których obserwowaliśmy jeszcze przed laty na boisku, dzisiaj będą oni oglądali tych, którzy będą grali o Superpuchar Włoch. Zresztą Włosi wyczarterowali sobie, nie mówię o reprezentacji Włoch, ale zorganizowane zostały czarterowe loty do Riadu i z powrotem wszystko w 24 godziny, łącznie z pakietem bilet na mecz, czyli dedykowana podróż na to wydarzenie sportowe. Co do linkroci, czyli skrzyżowania losów, pojedynki precedenty poprzednie, między Napoli i Interem. 75 zwycięstw Interu, 50 Napoli, 44 remisy. Nie spotkały się jeszcze te zespoły w meczu o super puchar, ale w Coppa Italia tak. Pięciokrotnie wygrywał Inter, trzykrotnie Napoli, pięć remisów. To wszystko w 13 meczach. No i oczywiście precedenty tra i due allenatori, czyli pojedynki trenerów do tej pory. Cztery zwycięstwa Simone Inzagiego, jeden remis, jedna Wittoria Waltera Mazzariego. Inzaghi strzelił 14 goli, oczywiście jego zespół. Mazzariego. 4. No na razie statystycznie wszystko wskazuje na. Inter, który jak widzicie po prawej stronie w tej wąsk wąskiej kolumnie to tak zwane Albodoro, e, czyli e, jak powiedzielibyśmy, no taka gablota powiedzmy w e, języku polskim, e, zdobywał w 21, w 22 może zdobyć trzeci Super Puchar Włoch z rzędu. Jeżeli to by się stało, zostawiłby w delikatnym tyle Milan siedem pucharów i był tylko za Juventusem, który dzierży dziewięć superpucharów Pucharów e, Włoch. No i to by nam się złożyło w całkiem ciekawy poranek. Nie zwracajcie uwagi być może przesadnie na prawy dolny róg, to znaczy czy na reklamę środków na potencję. My potencji będziemy szukali piłgarskiej. Na murawie dzisiejszego wieczora Fermate Queidue. Zatrzymajcie tych dwóch. Oczywiście chodzi o Kwarac, Helie i Lautaro. Bez zaskoczenia. Oni dwoma bohaterami, ale to jest właśnie rozkładówka, którą Włosi kochają, to znaczy duelli, pojedynki. Między innymi Kwarac Helia i Pawar. Kwarac Helia wiemy, jaki jest, co potrafi, ale notowania Pawar rosną. Notowania tego zawodnika, on prezentuje się w ostatnich meczach Interu naprawdę bardzo przyzwoicie Il Francese tornato al top wrócił na szczyt, tak to ujmuje dzisiaj gazeta dello Sport, więc to jeden z ciekawszych pojedynków tutaj Ameryki nikt nie odkrywa, więc pozwólcie, że pokażę kto jest zestawiany, bo to, że opisano charakterystykę i prawdopodobny koncept gry obu zawodników, no to tego mogliśmy się spodziewać. Rachmani kontra Lautaro, Rachmani zamykający, czy mający kryć Lautaro i zamykać przestrzenie, skracać linię, żeby nie pozwolić na tę wymianę piłek pomiędzy a chociażby Tiuramem, ale pamiętajmy, jest jeszcze Czalanoglu i Mkitarian. Oni też potrafią dogrywać piłkę. To jest inne: Duello, Lobotka, Cialanoglu, czyli Uno contro di Cervelli. Pojedynek mózgów, mózgów drugiej linii, to znaczy tych, którzy mają zarządzać rytmem, czasem gry, no i rozegraniem. Pomysłem na rozegranie również. Oprócz tego wypowiedzi dwóch trenerów Mazzarri, który. Pytany o Sirlian Gongę, powiedział, że jest w razie czego gotowy do gry. Jestem bardzo ciekawy, czy ci nowi zawodnicy, bo też mamy Traorę, przecież będą już mogli wystąpić w tym spotkaniu z perspektywy Mazzariego. To właśnie tutaj cytowane jego słowa szerzej w Corriere dello Sport, naturalnie, na temat Piotra Zielińskiego. Nic poza tym, że Piotr Zieliński jest fizycznie gotowy do gry, się z, tego, z tej konferencji prasowej nie dowiedzieliśmy i że stawia jednak na Kajustę. Zhang, Zhang per la storia, e, rozkładówka poświęcona znowu, w, powiedzmy w trzech czwartych i za chwilę o tym artykule po prawej stronie Zhangowi e, i temu jak to szefowie Interu z przeszłości sięgali po puchary i gdzie w tym momencie znajduje się Steven Zhang e, w tym momencie Massimo Moratti 16 trofeów, 16 pucharów, z czego 5 Scudetti, 4 Coppa Italia, 4 Super Coppa Italiana a oprócz, a oprócz tego Puchar Ligi Mistrzów, Coppa UEFA i e, Puchar Klubowych Mistrzostw Świata, Angelo Moratti siedem e, pucharów, natomiast Steven Zhang ma pięć, teraz chce szósty, teraz chce swój trzeci superkoppa Italiana, czyli trzeci Superpuchar Włoch, jest jeszcze Ivano E. oraz Ernesto Pellegrini, to lata 60., 80., 80., 90., e, w każdym razie dzisiaj przypomina nam to wszystko Davide Stoppini, Steven Zhang, który zadzwonił w trybie telekonferencji do Riadu, rozmawiał z drużyną, no i oczekuje, że będzie mógł pocałować tenże puchar na nowo, tylko że świeży, nowy, wyczyszczony, niewycałowany jeszcze przez y, poprzednich y, y, no, chętnych do tego. I słuchajcie, pomyślałem, że dzisiaj, ponieważ dzisiaj krótka ramka i y, mając Was dzisiaj na live, chciałbym poruszyć jedną rzecz, o którą często pytają widzowie Eleven Sports pod hashtagiem Włoska Robota. Bo teraz, uwaga. Kojarzycie motyw zabierania piłek i wrzucania ich do worków. No i pytanie, po co się wrzuca do Worków te piłki? I zazwyczaj komentarze bądź odpowiedzi są, one idą na aukcję charytatywną. Bzdura, drodzy mi sportowi, i chciałbym to wyjaśnić. Może raz na zawsze, a może raz na jakiś czas, przynajmniej, bo to trzeba będzie. Być może przypominać zainteresowanym, rzecz jasna. Skąd to się wzięło, że na aukcję charytatywną to trochę zmyłka, nie wiem, czyjaś poznawcza. Tak czy inaczej, zacznę od tego, że piłki z Super Pucharów Włoch firma Socios. Czyli ta, której logo często widnieje, a na pewno na tych workach zwróciliście uwagę, te piłki również trafią do worków. Jeżeli dzisiaj panną golę w trakcie meczu, nie wiem czy w trakcie rzutów karnych, ale już rok temu, kiedy to Inter mierzył się z Milanem, te piłki były zbierane. No i o co chodzi z tym wszystkim? Słuchajcie, można pójść sobie na stronę, czy wejść na stronę Socjos, tam jest wszystko, tam wszystko ładnie, pięknie wyjaśnili. Tu jest aukcja, ale to nie są cele charytatywne. Wyobraźcie sobie, że jesteście fanem serii A klubów, które, które są zrzeszone w Socios. To jest Inter, to jest Milan, to jest Juventus, w Anglii jest to Manchester City. Są tam kluby, które dołączają do tego społeczeństwa Socios. Jesteście graczami, którzy zbierają w pewnym trybie punkty, to znaczy kupują tokeny w ramach równych, równych, różnych aktywności opisanych w ramach tejże inicjatywy. Tokeny, być może wiecie, ze świata kryptowalut, być może nie, w każdym razie to jest taka, powiedzmy, wewnętrzna waluta, mają określoną wartość, ale nazwijmy to pewną wirtualną walutą. Zbieracie te tokeny, macie jakieś, jakąś walutę, będąc członkiem socjos, obserwując swój klub, żyjąc jego życiem, macie różne nagrody, za, które możecie zdobyć w zamian za te tokeny. To może być na przykład udział w jakichś sondażach czy ankietach, które mają, decyzje, które mają wpływ na pewne decyzje podejmowane przez klub, czyli tak jakby uczestniczycie w życiu klubu, podejmowanych pewnie jakichś mniej ważnych, istotnych decyzjach, no nie wierzę, że strategię ustalacie razem z klubami, ale macie wpływ na to, co dzieje się w danym klubie. Nie jestem członkiem Socjos, więc trudno mi powiedzieć, jakiego typu te, te decyzje. Możecie wygrać wejściówki na jakieś eventy i możecie wygrać te piłki. To jest coś, co można wygrać, to jest fund dla uczestników tejże gry, to nie jest charytatywne. I teraz tak, jak to się dzieje? Powiedzmy, że Fratezi, którego mamy tutaj na, na zdjęciu, strzela gola w dzisiejszym finale. Piłka trafia do worka, następnie ta piłka, którą strzelił Fratezi, jest wyposażana w chip. W chip, który po pierwsze pozwoli później odtworzyć tę akcję, po której ta piłka wpadła do bramki, po drugie, jest swego rodzaju świadectwem autentyczności tejże piłki. Z uwagi na to, jak socjos tłumaczy na własnej stronie, jest dużo podróbek, które krążą w sieci, i to ma też być taki. Ewidenca, dowód autentyczności tego, że ta piłka z tego meczu pochodzi, i to jej dotykał czymkolwiek czym strzelił Gola Davide Frattezi. Natomiast w pewnym momencie te piłki są faktycznie licytowane. One trafiają na aukcje, ale aukcje, w której walutą są te tokeny, które wy zbieracie i zyskujecie w ramach różnych aktywności jako fani. Co więcej, niektóre z tych aukcji, na przykład rok temu tak było w Superpucharze Włoch są akcjami odwróconymi, aukcjami odwróconymi. Czyli kwota startowa, cena wywoławcza jest na przykład, nie wiem, 600 tysięcy tychże tokenów i schodzi i jest określona kwota minimalna, czy bariera minimalna, za którą możesz wziąć udział w tej aukcji. Więc jeżeli Was to ciekawi, bo to jest, wiem, że dygresja i dosyć przydługa, ale ponieważ pytanie pojawia się dosyć regularnie, być może trzeba nagrać na ten, na ten temat jakiś osobny materiał. Tak, to są aukcje, natomiast żadne charytatywne. Bo ci ludzie, którzy biorą udział w tych socjo aktywnościach, oni to jest jeden z benefitów dla nich. Oni mogą wylicytować te piłki i trafią te piłki do nich jako fant, jako nagroda za to, że są uczestnikami całej zabawy, poświęcają na to czas, poświęcają na to pieniądze, poświęcają na to energię. No i to jest tak jakby taka jedna z premii, bardzo wartościowych premii, ale skoro piłki szły gdzieś. Może się marnowały, nie wiem, co się działo z piłkami. Jeśli to nie był strzelony hat-trik i zabierał je piłkarz, a nie było jeszcze tej inicjatywy Socios, to mogą trafić do fanów, bezpośrednio fanów, ale biorących udział w tej inicjatywie. Pomyślałem, że poruszę, w związku z tym, że dzisiaj i premii Dalarabia, i ten artykuł jest poruszony przez redaktora Mateo Nawę, że te piłki trafią dzisiaj do worka. Możecie wszędzie sprawdzić, a najłatwiej to zrobić na stronie Socjos, która opisuje zasady tego wszystkiego. Tam nie ma żadnego czynnika charytatywnego. Tak długo jak zdobywca tej piłki sam nie zdecyduje się oddać to na cele charytatywne. To jest nagroda dla uczestników tej zabawy. Uff, mam nadzieję, że Wam się ta wiadomość przyda, jeżeli nie, no to wybaczcie, zmarnowane 10 minut Waszego życia. Przechodzimy dalej. Artykuł o Mourinho. Mam wrażenie, że dzisiaj omówimy tylko Gazetę dello Sport, a nie Corriere dello Sport, ale to też mam wrażenie, że będzie warte tego spotkania. Mourinho w Napoli? No co za historia. Anglicy, a w zasadzie The Times napisał i dzisiaj cytowany jest ten artykuł zarówno w Gazecie, jak i Corriere dello Sport, że na pewno zobaczy się z De Laurentisem. Czy to scenariusz możliwy, czy Nie na razie wiemy od Vincenzo D'Angelo, jeżeli chcecie mu wierzyć, a on powołuje się na Times, czyli źródło brytyjskie, to nie jest news z Włoch bezpośrednio. Twierdzi, że po pierwsze, José Mourinho nie trafi do Arabii Saudyjskiej, odrzuca ofertę trenowania tego klubu, choć miałem wrażenie, że mogła to być w tym w tych konkretnych okolicznościach dla niego dobra opcja ale że poprosił Mendesa o to, żeby zorganizował spotkanie z De Laurentisem. Do tego spotkania miałoby dojść w Rzymie. Natomiast mam wrażenie po przeczytaniu tego artykułu, podobnie tekstów w Corriere dello Sport, że to wciąż są dywagacje z jakąś tam pewnością tych, którzy uprzejmie donoszą w tym temacie. Natomiast dzisiaj Dangelo zastanawia się Lera Gianni per un no i le ragioni per un si, czyli dlaczego to mogłoby być to dlaczego to mógłby być zły pomysł i dlaczego dobry pomysł w dużym uproszczeniu argumenty przeciw są takie że Mourinho nigdy nie był estetą on jest bardziej praktyczny a De Laurentiis wolałby żeby jego Napoli grało jednak ładnie poza tym Mourinho musiałby się zgodzić na coś co w włosi mówią czy nazwają mianem redimensionamento, czyli nawet ograniczenie zatrudnienia, to dosłownie brzmi, czyli pewne odchudzenie zespołu, być może zejście z kontraktów, kto wie, jak to by się skończyło. Mourinho wiemy jak w Wromie wypowiadał się o odchudzaniu, a w zasadzie o lukach w składzie. Więc kilka co najmniej elementów, które świadczą, czy przemawiają na nie. Mourinho raczej 4-3-3 grać nie zacznie. Le Radzioni Peruncini to oczywiście cało, cała strona medialna, wielkie nazwisko, coś czego potrzebuje w tym momencie De Laurentiis, no i kto wie, być może będzie chciał pójść tą drogą, chociaż tutto è possibile, non ci sono conferme, ma tutto è possibile, pisze redaktor, czyli nie ma jeszcze potwierdzeń, ale kto wie, wszystko jest możliwe, chociaż Antonio Conte jest numerem jeden na liście Aurelio De Laurentisa Temat pojawia się, bądź co bądź tak czy inaczej, w, na, we włoskiej prasie. Łukasz Katka na czacie, widzę, pisze, swego czasu w Socjos była ankieta co do wyboru piosenki po bramce na stadionie Juve. Od przykład decyzji, na którą możesz mieć wpływ jako członek Socjos, dzięki za ten przykład, Łukasz, ale nie jest ona turbo strategiczna w kontekście rozwoju klubu jako biznesu. Aczkolwiek, jeżeli chcesz zagłosować na Blair albo The Fratelis, no to masz możliwość, o ile jesteś członkiem Socios. Bardzo dobry przykład. Dzięki serdeczne. Um, dzięki za wytłumaczenie. No, jeżeli Wam się ta, ta wiedza przyda, bo wiecie, warto wiedzieć o co chodzi z tym zabieraniem do, do worka piłka do worka, jeżeli ktoś was zapyta będziecie mogli błysnąć, a najlepiej odesłać na stronę Socjos, naprawdę tam jest wszystko czytelnie wytłumaczone we włoskim angielskim, po prostu ludziom zazwyczaj czy nam, bo my też ludźmi jesteśmy nie chce się tam zaglądać, no to e, cieszę się, że mogłem pomóc Tutti con Menon to jest temat, do którego doszyłem dzisiaj pytanie dnia do Manda del giorno z uwagi na to, że o ile Milan wygrała w dramatycznych okolicznościach w Udine chwała Rossonerim za walkę do samego końca, chwała Piolemu za dobre decyzje e, dotyczące zmian, bo Jovic, Okafor, no to rozstrzygnęli w pewien sposób mecz, Udineze po raz kolejny wypuszcza dobry wynik z rąk to wydarzyło się już w starciu z Elasem Verona, gdzie prowadzili 1-0 2-0, 2-1 i tak dalej, a w końcu zremisowali 3-3 no to mamy. Milan zrobił to samo. Milan, w którego starciach z Udineza zawsze musi się coś wydarzyć. Tym razem, oprócz zwycięstwa pięknego w sensie wyniku i dramaturgii pod koniec, wydarzyło się wszystko, co, co nie powinno się wydarzyć: więc rasistowskie buczenie, wyzywanie Menią od małp, no i przerwa w grze. Przerwa, którą sprowokował sam Mike Menią. Zresztą, wyobraźcie sobie, że nawet wywiadu udzielił w rozmowie z ANSO, czyli z taką no, z agencją prasową, włoską agencją prasową, arbitro Mareska, sędzia Mareska, powiedział, że podszedł do Omenią, że celowo położył mu rękę na ramieniu, chciał zachować się jak starszy brat, chciał powiedzieć, że go rozumie, ale też uspokoić go, dać mu do zrozumienia, że jest z nim, ale w jakiś sposób zarządzić tym momentem. Wyobrażam sobie, że dla sędziego Mareski, nawet jeżeli Antonio Conte mówił Mareska sempre tu, ten moment też był trudny, on zresztą powiedział oprovato disagio, czyli Czułem duży dyskomfort z powodu tego, co się dzieje, zresztą Mareska Włoch, Menią Francuz, wszystko dzieje się we Włoszech, wszystko dzieje się w Udine, no i bardzo duża burza, i co ciekawe, różne opinie na temat, oczywiście zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, krytykują rasizm, krytykują zachowania rasistowskie. Mówiąc o różnej opinii, mam na myśli różne reakcje po tym wydarzeniu, bo byli tacy, którzy zabrali głos od razu, byli tacy, którzy na przykład Onana, Dybala, Mbappé, którzy którzy wsparli, majkom oczywiście szereg komentarzy, wiadomości pod adresem francuskiego golkipera, no ale Jasinadli, i tak dalej. Są tacy, którzy uniknęli wypowiadania się na ten temat. Między innymi, jeżeli być może analizowaliście po meczu, co się wydarzyło, Gabriele Cioffi powiedział, że stanowisko klubu, czyli trener Udinese, Stanowisko klubu w tej sprawie przedstawił Balzaretti, który odpowiada teraz za całą strefę techniczną, jest też dyrektorem sportowym. W związku z tym on chciał z dziennikarzami nie rozmawiać o tym incydencie, a o kalciu. No i jedni powiedzieli: No, w sumie spoko, w porządku, ale i prym dzisiaj wiedzie Mark Zoro nie Zorro tylko Zoro były defensor Messiny, który również szedł kiedyś z Boiska z tego samego powodu tak samo jak Mike Menio tylko wziął piłkę pod pachę, jak widzicie być może na tym małym małej wstawce na zdjęciu w meczu w 2005 roku Messina kontra Messina Inter też Trybuny buczały w związku z tym on wziął piłkę i powiedział: Grajcie sobie sami Ja w tym nie chcę uczestniczyć. No i on jest wściekły na Gabriele Cioffiego. z uwagi na to, że powiedział, że Cioffi z Baliato. Powiedział, że Cioffi nie powinien był e, skomentować tego siedzia espresso Balzaretti parliamo di calcio, czyli Balzaretti już powiedział, co on na ten temat pomyśli i ja chcę rozmawiać o meczu. Że on powinien zrobić tak jak Ancelotti, który kiedy miał taki sam problem, to stanął i powiedział, że on nie jest w stanie wręcz rozmawiać o piłce, ponieważ z takim problemem mierzą się jego zawodnicy czy jego zawodnik. E, powiedział, że Cioffi, to już mówię o Zoro, Zabrakło mu charakteru, więc bardzo dużo emocji dzisiaj we włoskiej prasie w związku z tym, co się wydarzyło. No i pytanie, co wydarzy się z Udine, z Udine, z, ze stadionem? Zanim to artykuł, który popełnili Bergoncini to Grandesco i Ricci, czwórka redaktorów Gazety dello Sport, którzy zebrali informacje na temat sankcji w różnych innych ligach, które są przygotowywane bądź nawet istnieją. Po prostu czasami jest problem z ich egzekwowaniem w związku z rasizmem. W Anglii, gdzie jest zero tolerancji, gdzie są już kary więzienia oczywiście. Przykład z 14 października 2022 roku z napastnikiem Brentford, z Iwanem Tonejem, i tych, tych kibiców, Którzy szukali, szukano później, zostali skazani. Później Hiszpania, wiemy, że tam problem też istnieje, zwłaszcza Real Madryt, może coś o tym powiedzieć i Vinicius pewnie. Francja, do pięciu lat więzienia, nawet większe kary za to, jeżeli zachowujesz się w taki sposób, bądź dyskryminujesz pod względem rasowym, religijnym itd. itd. Germania, czyli Niemcy przykłady z innych krajów, ale wszędzie jest ewentualnie ten sam wspólny mianownik, czyli problem albo z egzekucją, albo ze znalezieniem winnych. I teraz tych winnych będzie szukać Udine, czy szuka Udine, katia ai responsabili, z uwagi na to, że po pierwsze chce ich ukarać, po drugie, chce uniknąć większych sank sankcji, bo jeżeli znajdzie tych odpowiedzialnych, no to klub będzie ukarany niższą kwotą, niższą grzywną. Wypowiedział się burmistrz Udine, powiedział, że Udine to miasto, no nie rasistowskie, jesteśmy dla wszystkich. Wypowiedzieli się różni, wypowiedział się Fabio Capello, słuchajcie, który pochodzi z Friuli i powiedział, że jemu jest wstyd i uważa, że ci ludzie obrazili nawet Friulanich, to znaczy nie tylko Majka Menią. Tylko jacyś debile, jacyś półgłówcy, półgłówkowie, półgłówcy, półgłówki, idioci po prostu zachowali się tak nie wobec czarnoskórego Majka Menią, tylko w ogóle wobec tych, którzy oglądają Kalcio oglądają i żyją nim. Co ciekawe, czy stadion we Friuli, stadion w Udine zostanie zamknięty? Niekoniecznie, z uwagi na to, że. To mowa, mowa o trzech, może czterech kibicach, mniej niż grupie dziesięciu osób, co stanowi mniej niż czy około 1% wszystkich, którzy przyszli na mecz. Więc ta druga strona, o której chciałem powiedzieć, do której nawiązuję niejako pośrednio naszą domandą del Giorno, jest taka, że o ile wszyscy potępiają, wszyscy krytykują, to tak, Gabriele Gravina mówi, jeżeli miałyby być bardziej surowe sankcje wobec klubów, których to dotyczy, w tym wypadku Udinese, na przykład Valkover, no to FIFA musiałaby wprowadzić przepis i my się dostosujemy. Gianni Infantino, prezydent FIFA, mówi, potrzebujemy czegoś takiego, sconfitta. A tavolino dla klubów, których którzy nie zadbają o to, żeby takich incydentów nie było. Natomiast jeśli chodzi o zamknięcie, oczywiście jest to najwyższa kara, którą teraz może spotkać Udinezę, ale biorąc pod uwagę. Ojku, nawet nie wiem jak to określić, no bo nie nazwę tego małą szkodliwością czynu, bo szkodliwość czynu jest istotna, chociaż też tutaj są różne opinie na ten temat, bo przecież obrazy są różne, nie tylko na tle rasistowskim i tak dalej, i tak dalej. To są opinie, które obserwuję. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, o, może małą skalę, biorąc pod uwagę liczbę osób, które tego się dopuściły, niekoniecznie stadion zostanie zamknięty, czy niekoniecznie trybuna nawet zostanie zamknięta, więc na rozstrzygnięcia będziemy musieli jeszcze poczekać. I pomyślałem sobie, zapytam o to was, co wy na to, czy biorąc pod uwagę, że to faktycznie były i Buda, Tre, Quattro, Tifosi, czyli skala powiedzmy niewielka, no ale skala, która doprowadziła do, do przerwania meczu. I Mike Menią Zoro powiedział w tamtym wywiadzie, który przytoczyłem, że Mike Menion jego zdaniem w ogóle nie powinien wracać, że mecz powinien zostać przerwany i nikt nie miałby do niego pretensji i kto wie, być może wówczas Udinezę oberwałoby albo, nie wiem, mecz zostałby dokończony później. Więc interesuje mnie wasze zdanie na ten temat, w związku z tym pozwólcie, że sięgnę do domanda del giorno w tym momencie, zwłaszcza, że mamy za 13 minut meczyk, więc trzeba po chwili za chwilę się zbierać. Ale jeszcze chcę wam Żurkowskiego pokazać, jeśli pozwolicie. 69% z was uważa, że tak, trybuna albo stadion wręcz powinien zostać zamknięty, 21% na nie, 10% nie mam zdania. Cinol pisze, powinna być zamknięta, a na kibiców z tego sektora nałożona, nałożona dodatkowa kara, nie ma co karać klubu, ponieważ nic nie poradzi na głupotę ludzi. Michał pisze może lekko kontrowersyjnie, ale tak się zastanawiam, niczym zaskakującym ani nowym nie jest przecież obrażanie zawodników ani drużyny innej drużyny od najgorszych, obraża się matki, grozi śmiercią. Ogólnie robi się wszystko, by ich wyprowadzić z równowagi. Jeśli akceptujemy wyzwiska na tle rasowym jako powód do kar i przerwania meczu, to czemu też nie inne? Michael Trelowe pisze obrzydliwe zachowanie. Michael, który był na tym meczu w sektorze gości oczywiście, ale czy na na innych stadionach tak nie jest. Problem taki, że tam kibice są blisko murawy i to słychać. Ale na San Siro niejednokrotnie takie akcje też były. Tylko kurwa SUD czy kurwa NORD są kilkadziesiąt metrów od boiska. Nie można zamknąć sektora z tego powodu. Tak samo te dożywotnie zakazy stadionowe. Właśnie dożywotnie stadiony, zakazy stadionowe to coś, co czeka tych nielicznych, ale jednak kibiców, jeżeli zostaną namierzeni. W związku z tym to się dzieje dzisiaj we Włoszech. Burza jeszcze pewnie będzie trwać, to echo będzie rozbrzmiewać tego wydarzenia płynące. Z epicentrum, czyli z Udine. No, a Capello mówi, jesteśmy przecież regionem zaraz przy granicy, bo wiecie, gdzie znajduje się Udine? Północna, północny wschód Włoch, więc faktycznie graniczy z innymi krajami, więc no. To ma też stanowić o tym, że Udine powinno być bardziej tolerancyjne. Dzięki za udział w ankiecie, serdecznie dziękuję za każdy oddany głos. Można to jeszcze robić oczywiście w zakładce społeczność. Ja udaję się nie tyle do Geno i tego zamieszania w starciu z Salernitano, tego, że został jakimś snakiem trafiony Retegi, że się kłócił z, czy poirytował tym, że Gudmundsson zabrał mu rzut karny, to o tym, że arbitro Orsato podniósł jakieś kamienie z Murawy, no to jest sporo. Spora, spora folia, jak mawiają Włosi, czyli szaleństwo, ale Żurkowski, Szymon Żurkowski, dzisiaj ósemka od gazety Dello Sport i ktoś słusznie zapytał na Twitterze, co trzeba zrobić, żeby od gazety dostać dziewiątkę. Dziewiątką poratowało dzisiaj de Dello Sport, ale gazeta i w ogóle Opta Paolo nazywa Polaka dewastante. Pierwszy hat Polaka w Serie A, w historii Serie A. Nie udało się bońkowi, nie udało się. Zielińskiemu, nie udało się Milikowi, tylko w Coppa Italia, w serii A, Żurkowski pierwszy, no i proszę, miałem dużą przyjemność współkomentować ten mecz razem z Erykiem Szpruchem, więc emocjonowaliśmy się, przy drugiej bramce wstaliśmy z miejsc, no i cóż, nic dziwnego, idealny hat-trick, jedna noga, druga noga, po drodze głowa, fantastyczny występ, no i rzeczywiście, dewastante to komentarz, który zbiera dzisiaj Szymon Żurkowski, ciekawe, czy faktycznie w Empoli czuje się jak w domu i jak będzie wyglądała dalsza jego przygoda z toskańskim klubem, pochwalony też Walukiewicz, nieco mniej Bereszyński, on zresztą pracował na żółtą kartkę, którą ostatecznie otrzymał, został, został zmieniony, ale dobry ogólnie występ Polaków, a Żurkowskiego fenomenalny. Rzecz w tym, że jeżeli oglądaliście ten mecz, pewnie zauważyliście, Monca grała, Empoli strzelało, Empoli podeszło do meczu bardzo pragmatycznie, Dawide, Nikola zaczyna swoją przygodę z utrzymaniem, czy z misją ratunek, misją strażacką w bardzo dobry sposób, ale Monca rzecz Oczywiście musi się pozbierać. Empoli grało bardzo nisko, 42,8 m to średni środek ciężkości ustawiony na, takim, na takiej wysokości, a w zasadzie nisko, niskości. Natomiast Mąca bardzo wysoko, 50 niemal 8 metrów. Tam rozgrywała się akcja. Widać więc, jak Empoli było cofnięte, Mąca przesunięta do przodu, natomiast wszystko opisane w artykule Żurkowski show. Empoli kontrola, Lempoli kontrola. Ono skupiło się na kontrolowaniu a później uderzało Żurkowski albo strzelał tak jak w przypadku pierwszej bramki albo dobijał w dobrym no takim snajperskim stylu do tego stopnia że Corriere dello Sport pomyliło numer zawodnika i on, o ile on gra z numerem 27, to na grafice zobaczylibyście, że e, dziennikarze dali mu numer 17, więc trochę śmiałem się, że być może pomylili go z Dawidem Trezegę w tym wypadku. Na razie to taki dobry początek Szymona Żurkowskiego. Natomiast zgadzam się z Mikołajem Krukiem, który dzisiaj w programie na kanale Meczyki powiedział, że zobaczmy co dalej z Żurkowskim, bo błona la prima to powiemy wszyscy. I to, że cztery, Bramki w dwóch meczach w ciągu kilkudziesięciu bądź stu paru minut, musiałbym policzyć. No to coś fenomenalnego. Najlepszy strzelec w tym momencie. Empoli samodzielny, no bo trzy gole ma Ciccio Caputo, który jest teraz kontuzjowany, ale to też wynika z niemocy strzeleckiej Empoli w tym sezonie, 14 bramek zdobytych w ogóle, no to Żurkowski cztery z nich zdobył, to niemalże 30% całości, ma dobry moment, ale życzymy oczywiście Żurkowskiemu zdrowia, dobrego wsparcia kolegów, no i okazji do tego, żeby powtórzyć. Na razie daje, czy dał Dawide Nikoli wszelkie argumenty do tego, żeby wystawiać go w podstawowym składzie, a teraz Empoli przyjeżdża na Allianz Stadium do do Turynu zmierzyć się z Juventusem, więc będzie iście polski mecz, zwłaszcza gdyby w podstawowym składzie Juventusu wybiegł Arkadiusz Milik, to mielibyśmy prawdopodobnie pięciu Polaków na 22. 1 czwartą stanowiliby Polacy. Natomiast tak powiemy prawie jedną czwartą, czyli czterech na dwudziestu 22. Jeżeli Milik za, zacznie, a prawdopodobnie tak będzie, mecz na ławce rezerwowych. Więc pochwał co nie miara więcej w gazecie Delo Sport niż w Koriere, choć Corriere bardziej docenia indywidualnie Polaka, dając mu notę 9 jako jedynemu. Później jest Luka i dopiero 7 Luka w sensie nie Luka ten z Udinese, tylko Luka pomiędzy ocenami. No i e, reszta, reszta zawodników. Tak to dzisiaj wygląda. Drodzy amici sportivi, 53 minuty mijają właśnie teraz, a co wy. Na czacie dawaj żurku i mecz czeka. No właśnie. Odpowiedzialność zbiorowa za wszystko to chyba nie tędy droga. Pisze Tortos jeszcze w nawiązaniu do tematu Udineze, kontra Milan. Najlepiej wyłapać rasistów, pisze ciąpelle, by nie karać dzieciaków czy innych kibiców, którzy stracą możliwość oglądania swoich idoli. Co jeszcze piszecie na ten temat? O, jeszcze gdzieś te komentarze chyba zginęły, bo jakaś dyskusja tutaj się nam wywiązała, 4, 20, 4 na 22 to nie jest nawet 1 piąta, ale to mówisz o 4 na 22, ja mówię 5 na 22, że to prawie 1 czwarta, jeżeli Milik wystąpiłby w składzie drogi Ennui Ardous, Ardous. Pałac Matmy, drogi panie, jestem po ekonomii, ale czasami różne... Obliczeniowe w topy mi się zdarzają i e, z tym się nie bije. Natomiast chodziło mi o 5 na 22, więc naginając rzeczywistość, to powiedziałbym, że to jest prawie 1 czwarta, gdyby chcieć sprzedać to jako chwytliwy tytuł na przykład w przeglądzie sportowym bądź innej polskiej e, gazecie. E, no dobrze. E, jedni mówią, kończ, panie, e, ten przegląd, bo e, grają. Inni piszą, jak DR1S, nie ma co się spieszyć, bo ogórki grają. No jakie ogórki? Ja też idę oglądać mecz drodzy amici sportowani. TV, w związku z tym, składy już pewnie są, no to jeszcze zobaczę, jakie te składy są. Pozwólcie, tak już oficjalnie, czy one zgadzają się z tym, co widzieliśmy w gazetach? Golini, Di Lorenzo, Rachmani, Jezus, Macoki, Kajuste Lobotka, Zerbin, Politano, Kwarac, Helia, Simeone to Napoli, No i Zomer, Acerbi, Defray, Pawar, Di Marco, Kitarian, Czalanoglu, Barella, Darmian, Thuram, Martinez w Interze. No to niech wygra lepszy. Ekscytujemy się wieczorem z Calcio, A my ci sportivi, a ja przypominam, zapraszam jutro, siódma rano. Dla wczesnych, rannych ptaszków, wczesnych wstawaczy serdecznie zapraszam, wtedy ta kawerka będzie gorąca, teraz już mi wystygła, ale jej dzisiaj już pozwólcie, nie będę dopijał, zaraz jakaś lampka białego wina wjedzie do meczyku, a przy kawce spotkamy się jutro rano, dziękuję za każdą łapę w górę i do zobaczenia, amici sportivi, domani matina. Bardzo wcześnie, ale wierzę, że będę miał jakąś widownię. Bo zawsze fajnie porozmawiać na żywo. Dziękuję za każdy like, dziękuję za obecność. Buona partita, amici sportivi, e buona serata. Ciao!